Kochani, jak pozbyć się chwastów, czyli roślin pionierskich? Można to zrobić skutecznie za pomocą ściółki. Co teraz można zrobić, żeby ilość tych chwastów ograniczyć? W zasadzie mamy kilka materiałów do ściółkowania, bo to jest słoma, trawa, igliwie i liście. Z naszych doświadczeń wynika, że liście słabo nadają się na ściółkę, dlatego że wiatr je bardzo łatwo rozwiewa. Jeżeli chodzi o igły, to nie wszystkie rośliny lubią taką ściółkę. Czosnek, który tam tak pięknie, bujnie i wysoko rośnie, mam nadzieję, że w dół też jest fajnie, jest akurat zaściółkowany igliwiem, no i to widać służy tej roślinie. To, co ja lubię najbardziej, materiały do ściółkowania, to jest właśnie słoma i trawa. I teraz zobaczmy, jak poszczególny materiał ściółkarski będzie dla nas odpowiedni. Zrobimy to na przykładzie tutaj tego kwadratu z ogóreczkami. Cała ta grządka była zaściółkowana od jesieni, i potem, kiedy zaczynałam tutaj sadzić, głównie nasiona, to ściągnęłam tymczasowo ściółkę. I jak sobie spojrzymy teraz na to, jest 20 maja, to zobaczcie, że ja tutaj w zasadzie pielenia nie mam, bo całą zimę, całą późną jesień, zimę i do teraz, to praktycznie rzecz biorąc ta ściółka tutaj leżała i te rośliny pionierskie są bardzo słabe. Więc na pewno nie cierpię na plewienie tych grządek. Słoma. Teraz taka słoma wysuszona, którą teraz można mieć, ona, zobaczcie, jest jakimś rozwiązaniem, ale dla tych małych jeszcze roślinek nie jest zbyt dobrym materiałem do ściółkowania, ponieważ ona nie jest plastyczna i nie daje się tych roślin otulić. Poza tym zostawia tutaj takie szczeliny i żeby rzeczywiście zdała egzamin jako odstraszacz pionierów, to byśmy musieli położyć tej ściółki bardzo dużo. Czyli na razie tego rodzaju słomy, takiej wysuszonej, sztywnej, nie używam. Tutaj mam słomę, którą wyciągnęłam przy sadzeniu do grządek roślin, do grządek takich właśnie kostek słomy. I to jest ściółka, która, zobaczcie, ona jest wilgotna, dlatego przykryłam ją tym workiem. I ona już jest lepsza, ponieważ to jest zwarte i jest dosyć miękkie, więc to akurat się mogłoby się to nadać. I zaraz tutaj zrobimy taką ściółkę z tej mokrej i takiej już wiotkiej słomy, która daje się bez problemu ułożyć tak, jak chcemy. To jest ok, to jest dobry materiał. Czyli teraz, jak ktoś taką słomę ma, o, to są takie placki w zasadzie słomiane, to może to sobie spokojnie wykorzystać, ale raczej niewiele osób będzie miało taką przekompostowaną do połowy słomę. Można też na przykład w jakimś pojemniku tę sieczkę słomianą zalać wodą, znaczy utrzymywać jej wilgoć w zasadzie. I ona za jakiś czas taka się zrobi, albo na przykład, jeżeli teraz macie świeże snopki, suche snopki, czyli te kostki słomy, to można je po prostu zlewać wodą systematycznie i to nam taką fajną ściółkę zrobi. To jest ok. No i przez coś takiego to już jest naprawdę duże utrudnienie, żeby rośliny pionierskie się przedostały. Ale musi tego być sporo, sporo. Tak mogłoby to być. Jest blisko przy roślinach, więc też utrzymuje wilgoć, ochrania
ziemię. To jest ok. Teraz zobaczmy, jak zachowuje się trawa. Mam tutaj trawę, którą ścięłam 2 dni temu, tu chodząc po tych alejkach. I może sobie przejdziemy do tej drugiej grządki, w której mamy też ogóreczki. Aha, i tu naturalnie ta ściółka, ona z czasem wyschnie. Będziemy co prawda to podlewać, no ale ona siłą rzeczy wyschnie, ale już jest uformowana tak jak chcemy, wokół roślin, bo była giętka i to jest ok, to jest w porządku. Zobaczcie, że tak, tutaj nie miałam wystarczającej ilości trawy, więc zaściółkowałam tu głównie wokół tych roślinek i teraz tej trawy podokładam. Jeżeli na przykład właśnie chcecie zacząć ściółkowanie, to nie trzeba tego zrobić od razu wszystkiego. Można sukcesywnie wypełniać powierzchnię grządek, dokładając co jakiś czas, kiedy jesteście na działce, świeżej trawy. I wtedy nie ma tak dużo roboty za jednym razem. Tutaj mamy jakaś roślinka nam rośnie. Tu jest jeszcze posadzona rukola. No i teraz zobaczymy, jak nam się tu trawka spisuje. Ona jest cieńsza niż słoma, więc od razu mi ładnie, szczelnie przykrywa całą powierzchnię grządki. I mogę tak to zrobić. Otulić wszystkie te rośliny i po prostu zrobić tak, żeby one wystawały, wychylały się właśnie przez ściółkę. Tej trawy będzie troszeczkę potrzeba, ale nagroda też jest fajna za tę pracę, bo po prostu nie będziemy mieli chwastów. Oczywiście jest to pewnego rodzaju proces, tak? Te rośliny pionierskie, które jeżeli na przykład są na grządce, to naturalnie przed ściółkowaniem je usuwamy. Ale potem już naprawdę mamy spokój. Dbamy o to, żeby roślina miała warunki do fotosyntezy, czyli żeby wszystkie te części nadziemne wychylały się spod ściółki. Tutaj ta rukolka też. Tą też sobie ładnie wyciągniemy. O, tu jest jeszcze jedna. Nawet jeżeli zostawimy jakiś listek przykryty ściółką, to z czasem ta roślinka po prostu wychyli swoją główkę, swoją część nadziemną. Dobrze, czyli mamy dosyć, jest to gruba warstwa zaściółkowana. I teraz jak ta trawa będzie wysychać, to ona, zobaczcie, utworzy nam właśnie taki dywan. A jak ona jeszcze poleży, zmoknie, wyschnie, to zobaczycie, że będzie można ją wybierać całymi płatami. I o to właśnie chodzi. Wtedy jest to szczelne. No i teraz jeszcze podleję. Jak zawsze punktowo. Żeby oszczędzać wodę. Ale jeszcze chciałam coś pokazać. I ta ściółka nie dość, że chroni roślinę przed, chroni grządkę przed pionierami, przed chwastami, to jeszcze powoduje, że ta woda po prostu dłużej utrzymuje się dla rośliny, dla ogóreczków tu konkretnie, ponieważ ona nie wysycha, wysycha ściółka, a nie wysycha woda. Natomiast jeżeli chcemy podejść strategicznie do kwestii ściółkowania, nie w taki sposób tymczasowy, to robimy tak, jak już właśnie wspominałam. Chodźmy teraz do tej grządki, w której są pomidory. Te pomidory były podlewane 3 dni temu. Pomidory, selery, kopry włoskie, tu posadziłam fasolę. Więc jest dobrze, jest utrzymana wilgoć. I teraz cała ta grządka jesienią była zaściółkowana grubą warstwą słomy, a potem, kiedy chcę sadzić w tym rośliny, to
Nie usuwam tej ściółki, tylko, o tak jak tutaj na przykład, bo tu jeszcze czeka na obsadzenie, rozchylam, wkładam rośliny i to zasuwam. Jeżeli miałyby tu być posadzone nasiona, tak jak to jest w tej grządce, tutaj posadziłam fasolę, to też zobaczcie, rozchylam i pozostawiam rozchylone, dopóki mi ta fasola nie wykiełkuje. A jak wykiełkuje, to po prostu tu mam odłożoną ściółkę, położę to na to i tyle. Chwastów już tutaj na pewno nie będzie. Czyli tak, o tutaj na przykład też jest właśnie posadzona kapusta w tej naszej grządce. Tu nie była ściółka usuwana. I tutaj nie ma, tu są pojedyncze jakieś tam rośliny pionierskie. Gdzieniegdzie jest jakaś roślina, niech sobie będzie. Tych roślin jest po prostu mało. Czyli teraz o tym czasie najprostszym materiałem i dostępnym materiałem jest trawa. Jeżeli kosicie trawę, zawsze weźcie ten pojemnik i połóżcie w jakimś miejscu na grządce. To jest zmiana naszych nawyków, to jest coś innego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do plewienia tych naszych grządek, ale my nie musimy tego robić, bo możemy zastosować po prostu ściółkę. Czyli co daje nam ściółkowanie? Ściółkowanie daje nam przede wszystkim dużo oszczędności, bo daje nam oszczędność czasu. To jest czas przeznaczony, którego nie musimy przeznaczyć na wyrywanie pionierów, chwastów. Czas, którego nie musimy przeznaczyć na tak częste podlewanie. Ściółka ochrania glebę przed erozją, chroni jej wilgotność, no i właśnie powoduje, że tych roślin pionierskich jest mało, bo one pojawiają się na gołej ziemi po to, żeby ją zakryć, tak? Przed tą nagością, żeby ją po prostu ubrać. Więc jeżeli ktoś nie wie, jak miałby zabrać się do ściółkowania, to niech dzisiaj idzie, zetnie trochę trawy do koszyczka i tyle, ile mu się uda ściąć, niech przyniesie na swoją działeczkę i niech położy to na grządkach w jakimś małym miejscu, gęsto i zobaczy różnicę. Myślę, że to własne doświadczenie, które zrobicie na przykład ze ściółkowaniem na małym kawałku grządki, was do tego przekona. Więc dbajmy o ziemię, dbajmy o nasze rośliny i dbajmy też o siebie, żebyśmy nie musieli wykonywać niepotrzebnych, a nawet szkodliwych dla naszej ziemi prac. O, zobaczcie, tutaj jeszcze w tej akurat, w tym kwadracie mamy pory. Czy jest tu jakaś roślina pionierska? Zaraz tu jeszcze zajrzę. O, jak się przyjrzymy, jest może jedna. Tutaj bez zaściółkowania pojawiają się rośliny, ale jest i tak mało, więc po prostu działajcie, róbcie to.